Radio Wolna Sobota. Radio Wolna Sobota. Tylko w Radiu Koszalin. Radio Wolna Sobota w polskim Radiu Koszalin. Tomasz Tran, witam Państwa i zapraszam na nasze spotkanie. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, które działa w Klubie Dziecięco-Młodzieżowym Zacisze w Koszalinie, organizuje dla młodych ludzi liczne zajęcia artystyczne, w tym teatralne. Młodzież z działającego tam teatru Trzynastka opowiedziała, czym dla nich są warsztaty, czym dla nich jest sztuka. Antonina. Zuza. Kinga. Filip. Co wy właściwie tutaj robicie? Teatrujemy się. Robimy wszystko. Odgrywamy różne sceny, jakby poznajemy siebie nawzajem i samych siebie też. Jednak na scenie łatwiej poznać siebie w jakiejkolwiek innej sytuacji. Musimy mieć w samym sobie kilka wersji samego siebie, tak? Wiedzieć, której dokładnie użyć w momencie, kiedy wychodzimy na scenę. Trzeba być człowiekiem uniwersalnym, tak? I chyba tego się uczymy. W początku podstawówki bawiłam się w jakieś konkursy recytatorskie, ale jednak to nie było do końca to, co chciałam robić, ponieważ na konkursach recytatorskich jednak nie ma się takiej pełnej możliwości ekspresji, raczej gestykulacja nie jest mile widziana, mimika twarzy też musi być taka w miarę jednolita, więc pomyślałam, że w sumie teatr to może być coś, co polubię oraz pozwoli mi jakoś pracować nad pewnością siebie, której mi brakuje. Dziś się zawsze wyczekuję przez cały tydzień na te zajęcia, a na samych zajęciach rzeczywiście w pewien sposób teatr pozwala siebie odkrywać, bo kiedy różne zachowania gdzieś analizujemy, żeby je potem zagrać na scenie, daje to wtedy dla nas taki podgląd, bo możemy siebie gdzieś w tym odnaleźć i poznać w jakiś sposób, co my źle robimy. Jakieś takie rzeczy, z których my się śmiejemy na scenie, można w sobie znaleźć. Mi się tutaj bardzo podoba i ogólnie gramy bardzo fajny scen. Czym dla was jest sztuka? Jest taką, można powiedzieć, dobrą znajomą, z którą zawsze można usiąść i spędzić trochę miłego czasu. Tak jak się mówi, że pizza nie odrzuci, to sztuka też nie odrzuci. Sztuka jest wyrażeniem emocji. W chwili, kiedy obcuję ze sztuką, osobiście mam takie wrażenie, że pewne rzeczy łatwiej jest mi znieść. Jeżeli jestem czymś zestresowana, wtedy mogę się do tego gdzieś odnieść. Kiedy jestem na przykład zmęczona, to również mogę w jakiś sposób w tą sztukę uciec. No i za to jestem w sumie sztuce wdzięczna. Pewien rodzaj magii nawet, jeśli istnieje coś, dzięki czemu inny człowiek może poczuć zachwyt, to może mu się spodobać, to może go zainteresować, to chyba ta możliwość, chociaż myśl o stworzeniu czegoś takiego jest wystarczająca. Mirosław Gliniecki, Teatr Stop Koszalin. Skupiamy się na działaniach teatralnych, bo od marca ubiegłego roku odbywają się tutaj cykliczne zajęcia teatralno-dramowe. Ci młodzi ludzie poświęcają swój wolny czas. To jest czas ich wyrzeczeń, czas też ciężkiej pracy, bo trzeba też popracować nad tekstem, trzeba jednak tutaj posiedzieć, a można pójść sobie do parku, można pograć w tym czasie w piłkę, można poczytać książkę, można różne rzeczy robić. Stawiamy tutaj na kształtowanie pewnych kompetencji. Tutaj trzeba dać jakby więcej inwencji od siebie. Dotykamy i pogłębiamy wrażliwość naszą, estetykę, patrzenie na świat. To nie są tylko zajęcia, że my tu ćwiczymy na scenie. To są również zajęcia rozmowy. My rozmawiamy ze sobą na różny sposób. Są to rozmowy o czymś, ale są też to rozmowy i o nas. To jest zespół, więc w zespole zawsze są różnice zdań. Mimo że jest duża dysproporcja wieku, mimo że nawet są inne zainteresowania, to jest bardzo cenne. To właśnie stanowi o wartości człowieka, że umiemy ze sobą rozmawiać, mimo że mamy niekiedy skrajnie różne zainteresowania. Beata Gidaszewska. W Zaciszu właściwie prowadzimy bardzo dużo takich zajęć artystycznych, bo to są zajęcia i teatralne, i muzyczne, i plastyczne, i rękodzieło. No jest to też moja pasja, dlatego też zarażam tym dzieci. Muszę powiedzieć, że sztuka wpływa też na to, że te dzieci się usprawniają. Są u nas różne dzieci. Są dzieci z różnymi zaburzeniami. Są dzieci z zaburzeniami sensorycznymi. Dużo im dają te zajęcia plastyczne, czy te zajęcia też z rękodzieła, ponieważ pracują ręce. Pracuje też lepiej głowa. Trzeba się skupić. Trzeba tutaj być bardziej kreatywnym. Ja dużo takich zajęć robię, żeby te dzieci same miały wpływ na to, co tworzą.